Ja zawał mam. Kurde, zaraz p. Pie... returnika z komputera. I witam wszystkich bardzo gorąco. 10.01, czwartek 30 marca. W dzisiejszym odcinku kontynuacja wątku górniczej doliny. No i mam nadzieję, ukończenie samej górniczej doliny. Pobiegałem wczoraj nieco po terenie, zdobyłem parę przedmiotów. W tym wypadku chociażby ten łuk nordmarski. Ja chyba łucznikiem póki co nie będę grać, bo wam powiem. Jeżeli potwora nie zabijam i on do mnie dobiegnie, to najprawdopodobniej mam dedek. Co prawda, mam drugi rozdział i na tym etapie jestem totalnym kmiotem, ale żeby w miarę bezpiecznie i szybko poruszać się po kolonii górniczej, można by zdobyć. Ulumulu, co ciekawe. Stoi. Marcos. Tutaj wiemy o co chodzi. Przysyła mi Garunt. Jeszcze go. Stary. Po prostu daj się okraść. I tutaj jeszcze jakieś skarby wewnątrz. Jakieś mieczywka, jabłka. Skrzyni nie otworzę, bo mnie zaatakuje. Ja mówiłem, że się przy farmie, że będzie duża ilość HP. z mory. No właśnie nie będzie, bo Mag, co ciekawe, jest sługą Inosa. Poprawnie to gra, rozpatruje. A co za tym idzie, nie mogę raczej dostawać bonusów w postaci zdrowia. Dalej dostaję doświadczenie, co jest spoko. Natomiast zdrowia nie będzie. Zdrowie. Niestety z y, Młotu Flowu. Tutaj na wieży były jakieś bonusy do zręki, do magii. I jeszcze miksturka zręczności. Y, co ciekawe, w tym miejscu powinien normalnie być szaman. Chyba hoszpak. I właśnie on pozwoli nam zbudować Ulmulu. Natomiast znowu można sobie tę całą linię, powiedzmy, Ulmulu fabularną zablokować. I to nie jest fajne, bo Ulmulu będzie potrzebne, no kluczowe, żeby ukończyć tego returninga. Chyba, że będziecie tak silni, żeby zabijać orków. Co raczej nie jest możliwe w returningu, trzeba się w miarę sensownie przekraść w okolice wieży Xardasa. I tam będzie ranny ork. Przy samej wieży można jeszcze wejść tutaj na skałkę. I też jest kwestik, zdaje się, z returninga. Ja wam pokażę. Zobaczcie, jest goblin. Słyszymy goblina. I naturalną reakcją byłoby strzelanie w goblina, ale dzięki skryptom znowu propsuje je, bo są kochane. Widzimy, że to nie jest zwykły goblin, tylko przyzwany goblin. Aha. I my próbujemy rozmawiać, i nie ma żadnej opcji dialogowej. Ale... Ale, ty. Co jest kurde nie tak? Tu nie ma w ogóle żadnej opcji. Ja tu wrócę jeszcze później. Jeśli chodzi o samą wieżę Zordasa, są tutaj demony. Jest sam teleport również do wieży, co jest powiedzmy, że. Ja pierdolę. One są ogólnie proste do zabicia, tylko. No ja też jestem na dwa strzały. Czyli tak jak mówię, ilość zdrowia na tym etapie. Bardziej rozpatrywałbym to jako 2000, powiedzmy, a nie te 700. Zważywszy, że jakakolwiek zbroja, no. Minimum 1000 życia, żeby ją założyć. Na górze jest jeszcze lepiej, bo są demony. I nie wiem, czy na demony działa zniszczenie ożywieńca. Nie wy. O! Ty! Zobacz to. To ja dostaję bułę, jak on do mnie podejdzie, tak? O, no, zdecydowanie dostaje bułę. Ty, żeby jaka telekineza była w tej gierce? Dobra, palenie gumy, przeżyłem. Teleportacja do starej wieży demonów, zniszczenie ożywieńca, spell. I tyle, to mnie interesowało. Teleport. I mamy klucz dzisiejszego odcinka. Urszak on się nazywał. Krotok Jabart. Jak ja mogłem o tym zapomnieć, że on się nazywał Urszak? Nie jestem prawdziwym fanem gotika, Gadający ork? Wiadomo. To jest wątek returninga. Mimo, że wplecione dialogi z samego y, zwykłego gotika. I co się kryje za palisadą? Co zamierzasz zrobić? Bla, bla, bla. Horspak, czyli tutaj zapytanie też o tego dowódcę orkowego. Ale nas interesuje znowu skrypcik. Returning z stoi. Jak nie pogadasz z kimś w punkcie A, to się nie pojawi postać w punkcie B. Pamiętacie jak pokazywałem wam te wieże, na której mówiłem, że były bonusy, pierdoły, zaraz obok fiska? W tym miejscu powinien normalnie być szaman. Chyba hoszpak. Tam teraz powinien się pojawić przyjazny ork. Teoretycznie. Jako, że jestem nad jednym z obozów Garonda, mogę od razu wykonać zadania. Jakieś tam losowe. Bilgut. Przyszedłem tu z zamku. Okradam go i tyle. Ty. On chyba daje nam zadanie, żeby zabić zębacza. Ja to wezmę. Nie ma, nie ma sprawy. Żaden problem. Kiedy tylko A nie, to... przepraszam, to jakieś losowe fetch questy w stylu przekaż informacje. I, i zlecenie problem. na tego groźnego zębacza, który zdaje się ma pazury dla Fernando, więc tutaj dwa questy w jednym, wykonujemy zadanie Fajetowi i jeszcze Fernando. Kradnę sakiewkę. Ja Sam tak. questik zrobię później, na początek idę zrobić y, Ulumulu. Ty... Nie ma nic przy tym ognisku, to jak to się aktywowało to zadanie, what the fuck? Urszak planuje spotkać się z orkowym szamanem Choszpakiem. chce otrzymać pozwolenie? Hmm. Wiecie co jest dziwne? Że tutaj powinien być ten ranny ork. <słuch> znowu jakiś skrypcik nieaktywowany, znowu nieporozmawiane z jedną irrelevant osobą. Ale proces myślowy. Ja wiecie, jaki proces myślowy? O, solucja. Już ja wam powiem, jaki jest proces myślowy. Ogarnąłem. Y, dosłownie myślenie 10 sekund. Przypomniałem sobie pierwsze bądź drugie zadanie, które otrzymujemy w, w toku rozgrywki: odzyskanie Uriziela. Dialog, który przeprowadziliśmy na samym samym początku z Ksardasem. Można zapomnieć o nim 10 razy w trakcie rozgrywki. Ba, można o, o nim zapomnieć absolutnie i nigdy już sobie nie skojarzyć. I teraz, odpalasz się na sprinta. Wiedząc, że ci orkowie one ty biegniesz do miasta orkowego. No, kto by się kto w ogóle by się spodziewał, że ja mam tutaj przejść? Zobaczcie. Przecież my, jako gracz, domyślamy się, że wszystko chce nas zabić na strzała. No i de facto zabija nas na strzała, bo jesteśmy kmiotami na tym etapie rozgrywki. A ty masz podejść do świątyni śniącego, aktywować jakiś skrypt, który ci mówi, że wejście do świątyni jest zablokowane ogniem, i wtedy można zapytać ów urszaka. Padłem jak śmietnik. Wtedy można zapytać ów Urszaka o prośbę na jakieś sposoby, czy ud udobruchanie orków, ponieważ potrzebujemy dostać się później, się dowiemy swoją drogą do miasta orków. Oni znają sposoby na usunięcie tego ognia. No to jest. Przepraszam, troszkę się zapompowałem. Czyli jeszcze raz, tym razem z powrotem do Urszaka i nie ma dialogu. Ja się pytam. Znowu muszę pójść do Xardasa, żeby aktywować skrypcik, a mi się o tutaj aż pieśń zaciska. Oczywiście. Moja gafa. Ja powinienem przepraszać. Returnik jest w porządku, tak? Znalazłem dziwne rzeczy na terenie dawnej świątyni śniącego. Dziwne? Zjawy orków i zablokowane przez ogień wejście w głąb gór. O, muszę porozmawiać z Xardasem. No, powiedzmy, że moja gafa, bo faktycznie pojawił się nowy wpis w dzienniku, ja tego nie sprawdziłem. Ale do Ksardasa. I co nam powie Ksardas? Coś dziwnego stało się w świątyni. Duchy orków mnie w ogóle nie zauważają. Jest nowy właściciel Uriziela, okazuje się fabularnie. I znajduje się w świątyni znowu skip mnie Uriziel nie interesuje. Jak mam. O! Jak mam się dostać do świątyni Śniącego? Nie ma niczego, co pozwoliłoby mi przedostać się do jej wnętrza. Szomaniorków zapieczętowali wejście, pierdoły. Aha, i tutaj jeszcze jest wątek z Alepem, którego znalazłem w jaskini. To odnośnie questu z tą zaginioną rudą. Ty, jakiś rytuał, zaczynajmy rytuał. O kurde, proszę zobaczyć. Cały wątek tutaj, tego zadania z przyzwaniem Alepa, chyba zmarłego? Jakieś yy, czytanie kartek z tego. Pulpitu, rzucanie inkantacji, animacje Z punktu widzenia twórców Returnika to był szczyt po prostu geniuszu Ich kunsztu moderskiego, ale z mojej perspektywy, no ja siedzę I obserwuję jak chłop tańczy Coś się dzieje Dusza jest tutaj Pamiętaj co ci mówiłem, nie trać czasu na próżno Tak jest Pośpiesz się. Co z tobą? No i Zardas idzie spać, bo się zmęczył. Duch Alepa. I go trzeba wypytać o tę zaginioną rudę. Aha. Zdaje się, że ja go gdzieś tam w trakcie wypytałem. Jakie były w ogóle. Po 1400 mu zadaje. Xardas się budzi. I ja mu mówię, że... Więc co mam teraz robić? Postęp postęp. Nic mu nie mówię. No, okazuje się, że również Skrypcik aktywował się z tym ulumulu i znowu powrót do kolonii górniczej. Teraz znalezienie orka. I ork powinien już na papierze umożliwić nam stworzenie ulumulu. Niewykluczone, że znowu muszę pójść do Urszaka, zanim pojawi się ów ork. Taka ciekawostka. Także to. Logiczne, bardzo prawda? Zobaczcie, dalej nie ma tego orka. W takim razie idę do Urszaka. Ja już totalna fantazja, nawet nie jestem zły. Powrót do Urszaka, rozmowa, aktywowanie skryptu, powrót do Orka, rozmowa, aktywowanie skryptu. Na wzięcie questa na Ulumulu, zrobienie Ulumulu, powrót do Orka, powrót do Urszaka. Quest powinien być over. A on mówi, że Orkowie zabijać świątynia Kruszak, Zamknąć. Whatever. Ogólnie nie można wejść, to nas interesuje, my to wiemy, bo przecież tam byłem. Poprosił mnie, bym wstawił się za nim jego braci, o ile oczywiście uda mi się z nimi porozmawiać. Czyli fabularnie musimy zdobyć ulubulu, żeby wejść do miasta orków, żeby wesprzeć urszaka w jego prośbie o zostanie jednym z orków? Teraz pewnie ten hejterek od imersji tam skacze. Podnieca się, że taka bieganina. Tyle możliwości napawania się tą rozgrywką. Zobaczcie, że szkielety biją tego orka swoją drogą. A on bije się z nimi z pionchy. Czy to normalne? Ratunku, ratunku. Co się dzieje? Potrzebować pomocy. Tarok ranny. Potrzebować silny eliksir, inaczej Tarok umrzeć. Tarok mieć eliksir, ale potem stracić, nie znaleźć. Ja to skipuję ja będę jakiegoś taroka słuchał. Pomoc staroka. O, żeż ty... F... Ja zawał mam. Kurde, zaraz wypierdolę returniga z komputera. Ja oczywiście to grałem już, ale... Boli mnie serce. On mi teraz daje quest'a, żeby z powrotem wrócić do ursa... Urszaka, przepraszam. Ja już się jąkam, bo zestresowałem się nieco. Muszę wrócić do Urszaka, znowu bieganina. I zakładam, że w tym momencie ten hejterek, co tam skakał, pierdolił, że imersja... Powiem tak. Z powrotem do urszaka potrzebuję Twojej pomocy. Dostajemy orkową miksturę i nic więcej na temat tego questa nie mówię. Mam dla ciebie eliksir i czy możesz zrobić mi ulumulu? Składniki na ulumulu to samo co w zwykłym gotiku jedynce: czyli jakiś tam język smoka, jaszczura, kieł trola, kieł błotnego węża i coś tam jeszcze. I róg cieniostwora. Akurat pamiętałem co trzeba mieć, więc proszę bardzo. I dostajemy ulumulu, a ja aż się zmęczyłem tym bieganiem, tym. Naprawdę. Chłop, który. Mi... Ja powiem tak, dobana jest ten chłop od immersji. Jak ktokolwiek pierdoli coś o imersji... Przepraszam, troszkę się odpaliłem, bo się zeźliłem. Imersji w returningu ze świecą szukać. I w tym momencie dopiero możemy zaczynać wykonywać jakieś tam zadania związane z orkami i przemieszczać się po samej kolonii w miarę płynnie. Jeżeli chcemy zdobyć bonusy, no to u będzie nieocenione, bo bonusy leżą na ziemi, wystarczy się po nie schylić. Natomiast nie jesteś w stanie się schylić, kiedy masz topór orka w samych plecach. Trzymajcie się bardzo gorąco, w kolejnym odcinku zwiedzanie kolonii, poznawanie nowych przyjaciół, intrygi fabularne, bardzo dużo bieganiny, dużo imersji.